Skontrolowane szpitale w województwie lubelskim kupiły nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, żeby zwiększyć dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niemniej jednak w placówkach tych stwierdzono liczne naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Dotyczyły one głównie gospodarowania sprzętem medycznym, jego ewidencjonowania i inwentaryzowania. Kontrolerzy nich stwierdzili na przykład, że w dwóch szpitalach w ogóle nie wykorzystano części sprzętu i aparatury medycznej o wartości ponad 2 milionów złotych, otrzymanej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Co więcej, wojewoda lubelski nie zapewnił rzetelnego nadzoru nad rozdysponowaniem i wykorzystaniem sprzętu medycznego o wartości ponad 100 milionów złotych.